fenomenalne pojedynki toczone między Piotrem Świderskim, Tomkiem Kapińskim, a Grześkiem Rempałą. Dla całej tej trójki wielki sportowy szacunek na pewno przyznasz tutaj z naszego komentatorskiego stanowiska. No tak, to jest właśnie najpiękniejsze w tym sporcie, aby to wszystko przebiegało czysto, ale bardzo ostro i zacięcie. Wtedy jest co podziwiać i naprawdę to jest rzecz w pełnym wymiarze. Bardzo solidne wrażenie sprawiał na treningach Grzegorz Rempała, ale niektórzy tak po cichu mówili, no na treningach tak, ciekawe jak będzie za plasem i już pokazał, że w momencie, kiedy odjechał Jacek i praktycznie można założyć, że miał te 3 punkty w kieszeni, no, walczył do końca. No to już jest historia. To już jest historia. Powtórzony start do wyścigu trzeciego. Jacek Golob osamotniony w kasku koloru czerwonego kontra dwójka wrocławian Piotr Świderski i Tomasz Kapiński. Jeśli wszyscy dojadą do mety, to najlepszym wynikiem, jaki może tutaj uzyskać Unia, jest remis. 3-3. Na taki wynik stawiam, szczerze mówiąc. Widać, że ma dobrze przygotowany motocykl Jacek Golob. Jest dobrze dysponowany, jest bardzo groźnym zawodnikiem, a tym bardziej na naszym torze, kiedy już ma doregulowane te motocykle, wygrywa prawie z każdym. Robert, mam bardzo ważną informację. Tak. Grzesiek Rempała zdolny do jazdy. To jest oficjalne orzeczenie lekarza zawodu. A teraz bez Grześka Rempały. Jacek Golob kontra Piotr Świderski, Tomasz Kapiński. Golob wręcz znokautował parę Atlasu na starcie. Jego motocykl był szybki niczym Pershing. Wyszedł spod taśmy i od razu o długość motocykla wyprzedził wrocławian. Ale wrocławianie blisko zawodnika Tarnowskiej Unii. Na drugim miejscu mamy Tomka Gapińskiego, na trzecim Piotrka Świderskiego. Jadą po remis w wyścigu trzecim za sprawą prowadzenia w tym biegu Jacka Goloba. Teraz wyniósł się nieco szerzej. Gapiński tego nie wykorzystuje. No, ma kilka metrów przewagi nad wrocławskim zawodnikiem Jacek Golob. Teraz Gapiński próbuje się zbliżyć. Już niemal mocnął jego tylne koło. Teraz próbuje napędzić się po szerokiej, blisko bandy Gapiński. Jak to będzie wyglądało? Cały czas na prowadzeniu Jacek Golob. Nie liczy się w tej stawce. Ach! O Boże, jeszcze wypadek. Co się teraz stało? Nie wiem, czy sędzia... No właściwie to powiem sam. Wyścig zostaje przerwany, bo... Fatalny ma przebieg. Gdyż miał defekt, ale tak to wyglądało na tym łuku. W tej chwili motocykl traci moc. Już widać, że Jacek jedzie. O, Gapiński musiał całkiem pojechać szerzej, żeby nie zahaczyć Jacka. Ach, fatalnie uderzył Tomasz Gapiński. Będziemy to teraz mieli możliwość zobaczyć z innej kamery. O, musiał całkiem poszerzyć tor jazdy. A jeszcze do tego widać, że motocykl pociągnął, gdy jak... Upadł barkiem i płucami, klatką piersiową. No tutaj padł na... prawy bark może być troszkę...